Cześć, siemano, witam wszystkich tutaj Lejto. Dzisiaj zapraszam Was na pogadankę o ulepszeniu i poprawie, naprawieniu netcode'u, dokładniej po prostu online'u w Tekenie 7. Tak jest, twórcy zapowiedzieli, że poprawią i naprawią i w sumie zaimplementują zupełnie inny system, jeżeli chodzi o granie online w Tekenie 7. Chodzi tutaj o łączność, będzie to teraz tak zwany rollback, taki typ, powiedzmy, tego działania i łączenia nas z innym graczem. Także jeżeli jesteście ciekawi, o co tutaj dokładnie chodzi i co mówili pierwsi testerzy na temat tej nowości, która ma się pojawić razem z sezonem 4 w Tekenie 7, no to zapraszam Was dalej do materiału. Okej, jak tutaj możecie zauważyć, to już jest obrazek, strona, której używałem we wcześniejszym moim filmiku, gdzie opisywałem cały sezon czwarty, co dostaniemy, kiedy można się go spodziewać i tak dalej. Swoją drogą, jeżeli ktoś nie widział, to zapraszam do obejrzenia poprzedniego filmu, w którym mówię na temat sezonu czwartego w Tekenie 7. No i przy okazji, jeżeli chcecie więcej tego typu filmów, to piszcie w komentarzach, może dajcie jakieś tematy, jeżeli jest, które Was ciekawią, i zostawcie oczywiście subskrypcję, aby być na bieżąco z filmikami. A więc tak, rollback i po prostu poprawa tego netcode'u, poprawa całego online'a. To zostało już oficjalnie zapowiedziane jakiś czas temu, a na ostatnim evencie zostało to dokładnie nazwane, że tak, zostanie wprowadzony rollback, czyli zupełnie inny system online'u, inny system łączenia, inny system jakby tego wszystkiego. No i zostanie ulepszony po prostu netcode, tak? Czyli powinno to o wiele, wiele lepiej działać. Wiadomo, aktualnie w Tekenie nie ma cudów i często nawet jeżeli jesteśmy w Polsce albo, nie wiem, w tym samym mieście z kimś chcemy sobie pograć, no to jest średnio. A jak wiemy, online tak czy inaczej działa lepiej na PC, a co dopiero tutaj mówić o konsolach, tak? Nie bez powodu większość graczy, którzy mogli, no to przenieśli się na PC, nagranie na komputerze, jeżeli chodzi o Tekena 7, tak? Pierwszy raz w sumie coś takiego ma miejsce. No i co to dokładnie oznacza? Markman, który jest związany z bijatykami i z Tekenem od praktycznie zawsze, na pewno jeżeli tutaj śledzicie temat bijatyki Tekena, to wiecie, kto to jest, rozmawiał i testował sobie z Anakinem, czyli topowym graczem z Ameryki, który jest sponsorowany przez takie firmy jak Red Bull i tak dalej. Topowy gracz na świecie, Anakin głównie gra Jackiem. Rozmawiali sobie i mieli możliwość testowania właśnie tego polepszonego online'u w Tekenie 7 na PC, grali polepszony online i wprowadzony ten właśnie rollback, czyli zupełnie inny jakby system tego wszystkiego, inaczej to zupełnie działa. Zaznaczają tutaj, że jest to VIP, czyli work in progress, czyli można łatwo stwierdzić, że będzie to jeszcze lepiej działać, kiedy to wprowadzą. Także tak, Markman tutaj w czterech takich postach na Twitterze opowiada o tym wszystkim, że porównuje po prostu sobie grę z Anakinem w sezonie trzecim, czyli teraz, oraz w tym, jak testowali ten nowy netcode, tak? Zaznaczył tutaj, że Anakin jest z Atlanty, a on akurat był w San Diego. I jeżeli kogoś by ciekawiło porównanie tego do Polski, to jest to taka odległość, praktycznie całe Stany, odległość całych Stanów Zjednoczonych, powiedzmy z jednej na drugą stronę, 31 godzin różnicy samochodem, jeżeli byśmy chcieli przejechać. I mamy tutaj, jeżeli się nie mylę, to są mile, tak? Tu prawdopodobnie jest pokazane w milach. To jest to ponad 2100 mil. Także możecie sobie zobaczyć, porównując to do Polski, jak to jest ultra mega daleko. I na takiej odległości sobie grali. Zanim przejdziemy do dalszych postów, wspomnę tylko, że aktualnie, jeżeli na przykład jesteście w Polsce, w Europie powiedzmy, no to jeżeli chcielibyście zagrać z jakąś Ameryką czy Japonią, ogólnie Azją, to jest to praktycznie niemożliwe. No, na rankedach raczej nikogo takiego nie spotkacie, bo po prostu nie połączy, nie ma takiej opcji. A jeżeli macie kogoś znajomych z Ameryki czy z Japonii, no to albo też będą mega problemy z połączeniem, albo będzie jedna, maksymalnie dwie kreski. Nawet jeżeli byłoby więcej kresek, to na 99% będzie po prostu Was całkowicie zacinać, lagować i co chwilę będzie Wam grę ścinać, jakbyście mieli komputer z drewna. Tak to mniej więcej
aktualnie wygląda, no w większości powiedzmy bijatyki gier online, szczególnie wrażliwe są bijatyki na takie coś, tak? No bo w LoLu można mieć troszeczkę powiedzmy większy ping i nic się nie stanie, ale w bijatyce, gdzie każda, dosłownie każda klatka animacji się liczy, no to to jest bardzo, bardzo ważne, żeby był dobry online. No i właśnie po wprowadzeniu tego rollbacku, czyli zupełnie nowego jakby systemu online'owego do Tekena, z tego co tutaj piszą, jak testował Markman za Anakinem, działało to praktycznie cudownie i odczuwali tą grę pomiędzy sobą Atlanta a San Diego, jakby to był offline, czyli jakby siedzieli obok siebie, co jest po prostu kosmiczne. Bo aktualnie nawet w Polsce, jak gramy sobie z kumplem z innego miasta, no to bardzo często są trzy kreski z pięciu połączenia i tak są lagi. No, oczywiście dużo osób mimo wszystko gra dalej na Wi-Fi, czyli bezprzewodowo, co jest w ogóle abstrakcją, no ale na szczęście niedługo to się skończy, bo razem z sezonem czwartym przypominam, że pojawi się Wi-Fi Wi-Fi Indicator, czyli po prostu mała ikonka, która mówi nam, czy ktoś gra na Wi-Fi bezprzewodowo, czy gra na kablu, i prawdopodobnie jeżeli ktoś będzie chciał normalnie grać, to nie będzie w ogóle akceptował meczy osób, które grają bezprzewodowo, więc ten problem w jakim stopniu odpadnie. A więc tak, tutaj właśnie wspomina o tym, że byli po drugiej stronie kraju, tak jak mówię. No i wcześniej, jak grali w sezonie trzecim, czyli aktualnie bez tych zmian, to granie ze sobą między San Diego a Atlanta, czyli ponad 2000 mil, było grywalne, ale nie było to coś zadowalającego, tak? I Markman wspomina, że w tym właśnie jakby w sezonie trzecim z nowym netcode'em, jak testowali, czuł się jakby to był offline, czyli jakby siedzieli obok siebie. Czyli można powiedzieć, że był praktycznie zerowy lag, zerowe opóźnienie. I tutaj wspomina nawet o tym, że robił kombosy Ganryu, które mają w sobie mikro dasha, czyli bardzo szybko i precyzyjnie trzeba podbiec w trakcie kombosów do postaci i coś tam robić. Wspomniał o tym też Markman, że aktualnie w ogóle nie próbuje tego robić, grając w sezonie trzecim, no bo nie ma to sensu, bo praktycznie wie, że dropnie takie combo i że to nie siądzie. A jeżeli mamy odczucie, że jest to offline, no to robił takie kombosy z mikrodaszem i tak dalej. No i wszystko siadało, wszystko działało, więc to było po prostu super cudowne i mega, że tak dobrze to działa, a zaznaczmy, że to jest dalej VIP, czyli work in progress, czyli dalej nad tym pracują. Zanim dostaniemy sezon czwarty, pewnie jeszcze miesiąc, półtorej, więc mogą to 10 razy jeszcze zmienić. Wspomina też o tym, że miał nawet mecz pomiędzy Japonią i był w szoku, że było to bardzo, bardzo grywalne i po prostu nadawało się do tego wszystkiego. I zaznacza po raz kolejny, że jest to dalej w trakcie prac, więc może to być o wiele, wiele lepsze. Wyobraźcie sobie, że jesteśmy w Polsce aktualnie, powiedzmy, nie wiem, dzieli nas 100-150 km i już jest problem z online'em, już są jakieś lagi i tak dalej. Nawet jeżeli ktoś nie gra na bezprzewodowo na Wi-Fi, no to i tak jest problem. A teraz wyobraźcie sobie, że z Polski gramy z Ameryką albo z Japonią i mamy powiedzmy 4 na 5 kresek w Tekenie i działa to bardzo, bardzo dobrze. Dla mnie to jest abstrakcja i wow, jeżeli tak będzie, no to jest po prostu cudowne, świetne i od razu powinien się zwiększyć poziom online'a, no bo nagle mamy dostęp do powiedzmy najlepszych amerykańskich graczy, najlepszych japońskich graczy, a tam w Japonii, jak wiemy, w Azji, no to powiedzmy jacyś najsłabsi gracze to są od razu mega, mega dobrzy zazwyczaj, więc cały poziom wszystkiego pójdzie do góry. No i sama możliwość grania z takimi osobami, nawet jeżeli nie spotkacie kogoś powiedzmy znanego, czy tam nawet z tej Azji, Ameryki, nie spotkacie na rankedach, to nawet można się na Steamie z takim kimś umówić i normalnie zagrać normalne mecze i będzie to bardzo grywalne i będzie to miało sens. No dla mnie to jest super opcja, jeżeli tak to będzie działać. No i na końcu jeszcze Markman wspomina o tym, że to właśnie jest ciągle w bazie testów. Było to testowane na komputerach PC i było to połączenie kablem, no czyli takie po prostu optymalne połączenie, jeżeli chcemy grać w bijatyki. Także
Wygląda to świetnie. Mam nadzieję, że ten rollback zostanie bardzo szybciutko wprowadzony. Ten online zostanie poprawiony. No i oczywiście też będzie ten symbol Wi-Fi, czyli tego grania bezprzewodowego. Także dla mnie to wygląda super. Mam nadzieję, że tak będzie. Jeżeli tak, no to będziemy szybko dostawać mecze dobrej jakości i pewnie wrócę tym bardziej do grania w Tekkena. Także wygląda to i zapowiada się świetnie. Napiszcie mi w komentarzach, co o tym wszystkim sądzicie, czy wam się to podoba, czy nie wierzycie może troszeczkę w to, czy dzięki temu wrócicie powiedzmy do Tekkena, jeżeli aktualnie go zostawiliście. Piszcie w komentarzach, zostawcie lajka, subskrypcję, oczywiście wszystkie moje social media macie na ekranie tutaj albo pod spodem w opisie, jak zawsze. Dzięki za obejrzenie, trzymajcie się i do zobaczenia, cześć.